Mika Jukara i jego zespół do spraw kontroli sprzętu nie mają w tym roku najlepszej prasy, prawda? Dlaczego jest tyle dyskwalifikacji, tyle dziwnych decyzji, tyle luk w przepisach? Jak próbują oszukiwać zawodnicy? Bo próbują. Uwierzcie mi, i jak wygląda ta ich droga przez kontrolę, krok po kroku. Przeszliśmy razem z nimi i teraz zapraszamy, by sprawdzić. O, Piotrek Żyła nam wszystko pokaże. Pierwsza kontrola czeka go już zaraz, przed wejściem na próg. W tym mikronamiocie zmierzony musi zostać każdy uczestnik zawodów. Podczas Mistrzostw Świata w lotach za tę część odpowiada Christian Katol, na co dzień szef pucharów LIS. Głównym zadaniem jest tu sprawdzenie wysokości kombinezonów kroku. Nie może być za nisko, to by była dodatkowa przewaga, ale sprawdzam też, czy pas jest w odpowiednim miejscu i czy przylega. Musi być idealnie na biodrach. Dotykam rękawiczek, upewniając się, że są ciasne, więc widzę precyzyjnie, czy wszystko jest dopasowane. I dlatego każdą kontrolę poprzedza taki osobliwy taniec. W ten sposób zawodnicy naciągają kombinezon, by nic nie odstawało. Wysokość kroku porównywana jest z pomiarami dokonanymi latem. Latem, gdy niektórzy próbowali różnych sztuczek, na przykład dodatkowo wypchać bieliznę. Pozwólcie, bez szczegółów, by obniżyć sobie krok. Efekt? Od roku letnie pomiary muszą zaczynać bez bielizny. Po kontroli na górze skoczni zawodnikowi nie wolno już dotknąć kombinezonu. Po kontroli mogą tylko zdjąć maseczkę i włożyć sobie pod kask, albo po prostu odłożyć maseczkę i nową wziąć na dole. Ale nie wolno im dotykać kombinezonu. Krótki raport do szefa, bo teraz kontrola przeniesie się na dół. Krok numer dwa. Skoczyłeś, wylądowałeś, to teraz masz tylko jedno zadanie. Nie dotykać swojego kombinezonu i czekać, czy dostaniesz wezwanie do pokoju tortur Miko Jukary. W tym malutkim pomieszczeniu odbywają się kontrole po zawodach i trafia do niego 8 do 15 zawodników po każdej finałowej serii. Kontroli uczestników Mistrzostw Świata pokazać nam nie wolno. Zabrania tego regulamin. Egzemplarzem testowym będzie więc Anders Hare, były uczestnik Pucharu Świata, dziś przedskoczek. No to po kolei. Na początek Jukara na oko sprawdza, czy kombinezon jest wystarczająco obcisły. Odstawać poza pasem może o góra 3 cm. Tu znaczenie mają i waga, i wzrost zawodnika. Sprawdzane są też wiązania, ich odległość od czubów nart. Zaczyna się zabawa. But nie może być większy niż długość stopy plus 2 cm. Precyzyjnie określona jest też jego wysokość i grubość podeszwy. Sprawdzany jest kąt nachylenia tylnej ścianki, wielkość i kształt wkładki. Słowem, wszystko. Ale to i tak drobnostka przy precyzyjnych pomiarach kombinezonu. Tu mierzona jest szerokość w pasie, w biodrach, długości oraz szerokości nogawek oraz rękawów, a potem grubość materiału. Nie może przekroczyć 5 mm. No i na koniec przepuszczalność. 40 litrów to minimum i to w każdym miejscu. Z przodu w porządku, ale przy rękawach mamy problem. I gdyby Anders Hare był uczestnikiem Mistrzostw Świata, to właśnie dostałby DSQ, dyskwalifikacje. Ale skoro to wszystko jest takie precyzyjne, to skąd ten bałagan? Skąd niemieckie worki w Pekinie? Skąd protesty i pretensje? Te zdjęcia, które czasami widzicie po skokach, są wykonane w nietypowych pozycjach, a kombinezony zawsze sprawdzamy, ustawiając zawodników w tej pozycji. Nogi rozszerzone na 40 cm, dokładnie tak, i wtedy musi pasować. A jak zjeżdżają po skoku, ugną nogę czy coś takiego, to materiał się naciąga i czasami może wyglądać, że jest nieregulaminowy. Ale pamiętajcie, że najpierw jest mierzony w tej pozycji, a potem kładziemy go na stole i sprawdzamy każde miejsce. Z tolerancją do 3 cm. Jak są już 4 cm, 5, to już nie jest ok. I każdy jest sprawdzany w ten sam sposób. Sito kontroli nie jest też szczególnie szczelne. Obowiązkowa jest tylko dla najlepszej szóstki zawodów. Pozostałe nazwiska wskazuje sam Jukara. Wskazuje, uwaga, przed rozpoczęciem serii. Nie ma więc możliwości reakcji na niepokojące obserwacje ze skoczni. To coś, co FIS chce w przyszłym sezonie zmienić. Podobnie jak kombinezonowe przebieranki między seriami. Jukara powiadomił już o swoich planach ekipy tydzień temu w Oslo.